Cześć, jak widać mamy tutaj bardzo dużą paczkę, bo w tym filmie będzie test i prezentacja teleskopowej lancy firmy Vivor. Instrukcja obsługi. Zestaw 5 dysz różnokolorowych, które wytwarzają różne strumienie wody. Mamy tutaj coś w rodzaju szelek ze wspomaganiem na kręgosłup do pracy tak długą lancą. Lanca gięta. Z jednej strony mamy połączenie gwintowane, z drugiej strony mamy szybko złączkę do szybkiego i sprawnego montażu naszych dysz. Teflon do uszczelniania połączeń. Jak widać, lanca składa się z aluminiowych rurek. Jedna wychodzi z drugiej. Odkręcamy czarną plastikową nakrętkę. Wysuwamy rurkę i dokręcamy. Tutaj mamy gniazdo, do którego podłączamy przewód od myjki. No i za pomocą spustu woda płynie nam przez wąż do samej góry i do lancy. Drugi zbrojony wąż, dzięki któremu możemy pracować z maksymalnym ciśnieniem aż 275 barów. Wąż ten wysuwa nam się w górę razem z lancą. Założymy szelki. Tak to wygląda. Maksymalnie rozsunięta lanca sięga 5,40 m. Tą lancą możemy myć wodą zimną oraz gorącą. W zestawie mamy 5 dyszcz różniących się kolorem oraz szerokością strumienia. Mamy tutaj ostry strumień 0 stopni, 15 stopni, 25, 40 i 60 stosowany na przykład do podlewania lub do pianownicy. Taką lancą możemy umyć daszek na niewysokim domku lub budynku gospodarczym. Bardzo dobrze się do tego sprawdzi. Możemy również też umyć ścianę i nie potrzebujemy tutaj wchodzić na żadne drabiny, rusztowania. Możemy to zrobić w miarę bezpiecznie z ziemi. Na tej ścianie mam dosyć duży zaciek i ten tynk jest chropowaty bardzo. O wiele trudniej będzie z niego usunąć ten nalot, ten brud, niż z gładkiej elewacji, ale spróbujmy. Użyję tutaj uniwersalnego środka czyszczącego Kercher. Wlewam go do pianownicy, spryskuję mur. Odczekuję około 5 minut. No i próbuję umyć tą elewację. Jeżeli uda mi się to dobrze domyć, no to będę próbował tak całą ścianę oblecieć. Natomiast na razie przetestujemy tylko ten kawałek. Wysokość tutaj mamy około 3,5 metra i ja ten kawałek ściany od góry do dołu myję stojąc na ziemi, co byłoby niemożliwe w przypadku zwykłej krótkiej lancy, w jakie wyposażone są nasze myjki. Chyba żebyśmy weszli oczywiście na drabinę lub rusztowanie. Jak widać, ładnie się domywa. No jestem pod wrażeniem, prawdę mówiąc myślałem, że tutaj z tym tynkiem to uda mi się to robić tylko turbodyszą. Podczas pierwszego testu sprawdziłem, jak się myje ścianę budynku piętrowego i wiadomo, kiedy mamy maksymalnie rozłożoną lancę,
no to ona jest wiotka, tak jak inne lance tego typu. Natomiast kiedy już dojdziemy do prawy, to pewnie ją się trzyma. W stanie wyczuć jej zachowanie tam na wysokości. Jak chodzi o podłączenie do mojej myjki tej lancy, to musiałem sobie troszkę przerobić wąż, tak jak w przypadku testowanego poprzednio talerza myjącego. Natomiast jak chodzi o samą myjkę, tutaj dalej mamy uchwyt na szelki. Bardzo dobrze, że to jest, inaczej by było dosyć trudno, odciąża to dosyć ręce. Sama lanca jest dosyć przydatna, jak chodzi o spryskanie dachu, no to jedynie można go czymś spryskać, jakimś środkiem, specyfikiem. Do mycia dachu jest za krótka, żeby umyć dach, to oczywiście trzeba wejść na niego. Natomiast elewacja jak najbardziej, górne wysokie miejsca na elewacji, na ścianie, ale również te niższe, bo kiedy myjemy, to wiadomo, to wszystko pryska na nas, a kiedy mamy dłuższą lancę, to możemy się po prostu oddalić od tego muru i nie brudzimy się tak. Jakość urządzenia wydaje mi się dobra, no ale to dopiero można ocenić oczywiście po czasie. Tutaj po prostu jest to na zasadzie teleskopu, rurka wchodzi w rurkę, rurka wchodzi w drugą rurkę, druga w trzecią, no i na końcu przypinana jest wygięta lanca. Kilka też w zestawie, możemy sobie dobrać odpowiedni strumień dla nas. Ogólnie pozytywne wrażenia. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!